Zadanie 62. Wyznacz wartości parametru m, dla których funkcja f od x równa logarytm o podstawie m plus 1 przez m z x jest malejąca. Ok, więc funkcje logarytmiczne, no to tutaj prosta sprawa. Funkcja logarytmiczna jest rosnąca. Jeśli mamy logarytm o podstawie a z x, to jeśli a jest większe od 1, to jest rosnąca. Jeśli a jest mniejsze od 1, natomiast większe od 0, to jest malejąca. Czyli po prostu chcemy, żeby m plus 1 przez m było z jednej strony większe od 0, z drugiej mniejsze od 1. No to tutaj sobie możemy od razu to przemnożyć przez m kwadrat, żeby pozbyć się mianownika i dostaniemy, że z jednej strony 0 ma być mniejsze niż m plus 1 razy m, a z drugiej to ma być mniejsze niż m kwadrat. No dobra, no to teraz sobie już rozbijmy na dwie nierówności, czyli ma być większe od 0. No i tutaj od razu możemy miejsca zerowe, czyli pierwsza nierówność m razy m plus 1 większa od 0, to od razu możemy sobie narysować parabolkę, ramiona do góry, bo przy m kwadrat mamy 1. Miejsca zerowe to minus 1 oraz 0. Żeby to było większe od 0, to musimy być albo tutaj, albo tutaj. Czyli tu m musi należeć od minus nieskończoności do minus 1, suma od 0 do nieskończoności. Więc to jest pierwsza część. Teraz druga nierówność, no to tutaj m razy m plus 1 ma być mniejsze niż m kwadrat. No to jest m kwadrat plus m ma być mniejsze niż m kwadrat. M kwadrat się kasuje i zostaje m mniejsze od 0. Czyli m ma należeć od minus nieskończoności do 0. Żeby zachodziły obydwie naraz, to musimy wziąć część wspólną tych dwóch zbiorów. I w takim razie ta część wspólna to będzie m należące do od minus nieskończoności do minus 1. I to jest tutaj nasza odpowiedź. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.